Hola, ¿qué tal? Witajcie serdecznie na moim kanale, na kanale Super Małgosia. Jak się macie? Bien? O super bien? Yo super bien? Napiszcie mi oczywiście w komentarzach, jak się czujecie. Dzisiaj mamy kolejną konstrukcję peryfrastyczną, czyli Dehar de Mas Infinitivo. Na moim kanale są już omówione inne konstrukcje peryfrastyczne, takie jak Acabar de Mas Infinitivo oraz Bolber... A mas infinitivo. Więc zachęcam do przejrzenia playlisty z gramatyką i zapoznania się z tymi filmikami. Dobrze, przechodzimy teraz do naszego tematu. Mamy konstrukcję peryfrastyczną de har de mas infinitivo. I tak jak tamte wcześniejsze konstrukcje peryfrastyczne, mamy tutaj dwa czasowniki. Jeden jest w formie osobowej. To jest czasownik dehar. Dehar jest czasownikiem regularnym i go się odmienia w tej konstrukcji, tutaj perfrastycznej przez osoby. Kolejny czasownik jest w bezokoliczniku, czyli w infinitivo. I te czasowniki są połączone przyimkiem de. I co oznacza konstrukcja dehar? De mas infinitivo. Oznacza przestać, czyli że ktoś przestaje coś robić, przestaje wykonywać jakąś czynność. I mamy przykład. Deha de Fumar. Przetłumaczymy, przestań palić. To na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Czekam na Wasze komentarze i pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.